Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Might and Magic Heroes Online. Mamy zadanie fabularne, które się nazywa Na pajęcze odnóża. Musimy stworzyć trzy bitwy, pokonać niezmąconych, czyli takie specjalne jednostki z szepczących równin, które atakują wykopaliska, na których przebywamy i których zarządcom i pracownikom musimy pomóc tutaj odbić to miejsce z rąk niezmąconych, aby posunąć fabularny aspekt tej gry do przodu i odblokować nowe rejony mapy, do których nie mam na razie dostępu. No więc co tu, bez zbędnego gadania, zabieramy się za bitwę. Chroń niewolnicy, 5800 widzę jest siła armii przeciwnika, moja 17230, bo się podpakowałem kapliczką i runą. Niewolnicy, łuk naprzód, dalej, niech mi ktoś pomoże. Dobrze, pomożemy ci. Pomożemy ci. Czyli zwykły cios może być tutaj. To są przątki otchłani. Jak niewłaściwy cel. Chwilą był celem, już nie jest. Dobra, to sanktuarium rzucimy w takim razie. Łucznicy. Cel pal. O ty! Przątki zaatakują tutaj. Blaski chwały mam już w armii też, widzicie? Przydają się na pewno. Na pewno się przydadzą. U kawalerzystów, a jak? Cios w plecy, ale kawalerzysta powinien... Uzdrowię go. Podejdę tutaj. Rzucę kolejny zwój. Resetuję wszystkie okopy. Osłabienie umysłu, słabość. Regeneracja. Proszę bardzo, jak mi tłuką. O, zaatakowane przątki. Cios w plecy. I zabijamy przątki otchłani, jest dobrze. Tutaj moi gwardziści zaatakują, jest. I teraz podejdą tu moi kapłani. Tu podejdą moi kapłani, którzy mi podzdrowią, a jakże, kawalerzystów. Jajko wypluwa niedobrze.
Łucznicy, podejdźcie. No proszę. Zginiecie. Blaski chwały tu podchodzą. Gwardziści atakują zaporę. Wskrzeszenie. Ja sobie wskrzeszę o tych tutaj. Dobra, łucznicy idą tędy. Chyba wygrałem właściwie już. Może nie. Blaski chwały atakują. Gwardziści, kapłani, tu zaatakujemy jajko, jajko zaatakowało. I bach, łucznicy wykończyli, wykończymy jajko. Zabitych jeden. Dwóch do pokonania, niezmąceni. Mamy. Niewolnicy, ach te dzięki. Ach, dzięki, te uch. Pająki z pewnością uwielbiają orkowe mięso. No na pewno. Uwielbiają orkowe mięso, uwielbiają. 220 punktów doświadczenia, bardzo mało. Bez strat własnych. Pierwsza bitwa za nami. Dobrze poszło. Niestety, żeby się dostać do kolejnej porcji. Do kolejnej porcji przeciwników musimy się przebić przez te pajęczaki. Proszę bardzo. To będzie więcej niż jedna. 4700. Siła bojowa. Dobra, ja sobie tu cięcie zrobię i zobaczymy się podczas bitwy z kolejnym fabularnym przeciwnikiem. Dobra, przed nami kolejna bitwa. Bitwa numer 2. Chronimy niewolników, atakujemy niezmąconych. Niewolnicy 300 trzeba wykończyć. Trzeba wykończyć te oto jajka. Dobra, tu łucznicy wykańczają te pająki. Kawalerzyści. Blaski chwały. Rekrutuje się tu. Gwardziści. Kapłani. Kapłani i teraz bijemy jajko. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy. Aha, zabijamy tych. Pięknie. Nie ma pająków. Dobra, my tłuczemy blaskami chwały, tłuczemy te mniejsze pająki, zabijamy je. Pięknie. Gwardziści. Jeszcze miałem telefon, cięcie, no co ja teraz mam zrobić? Muszę uleczyć blaski chwały, to na pewno.
bo tylko kapłani mogą je leczyć. Tutaj kapłanami, a cóż, ożywiam kapłanów, proszę bardzo. Ładny cios. I tutaj przątki są zabite. Blaski chwały atakują. Gwardziści też atakują. Kapłani do przodu. Ci kapłani wyleczyć mi blaski chwały. I jest. Druga armia niezmąconych pokonana. Znowu słabsza mikstura many. Na co mi to? Dwóch kawalerzystów tym razem straciłem. Ciężkie straty. Nie lubię tracić elitarnych jednostek. No gdzie jest? A gdzie jest? O, właśnie. Mam tu jakiś artefakt. Co to będzie? Brązowy krótki miecz zniszczenia. Zabierz. Czy on coś jest lepszy? Nie jest lepszy. Magię tylko podwyższa. Ale bohaterskie wsparcie i duszę obniża. To nie, dziękuję bardzo. Tamten jest jednak lepszy. Co mam? Dobra, jeszcze jedna bitwa i w tym odcinku będzie koniec. Pieśni i tańca. Niezmąceni. Atakujemy. Dobrze, ja wszystko wiem. Tylko teraz łucznik. Tam chyba, dobra, rozkaz wodza dla łucznika będzie. Podarujemy mu. Auć! Dobra, przątki zastrzelone. Ci sobie ruszą tu. Blaski chwały się teleportuje tu. Gwardziści ruszą tu. Kapłani tutaj. Kolejni kapłani też tutaj. Dobra, a teraz no musimy jednak słabość. Nie, no co, my to wrzucimy? Regenerację. Zastrzelone przątki. Pajęczaki plują jadem. Tutaj blaski atakują od tyłu, cios w plecy, tak jest. Gwardziści, kapłani. I tu kapłani. No dobrze, leczą się. Atakujemy jajko. Jajko wypluło. No nie, 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 nie.
Dobra, zabiliśmy jajko. Trach. Kapłani, uleczyć mi. O proszę, tak jest, wskrzeszenie. I tu kapłani. Deszcz strzał i proszę bardzo, jak ich wytłukliśmy. Blask chwały atakuje. O tak. I proszę, kapłani. I ładnie. Zakończyliśmy tą bitwę zwycięstwem bez strat. Uwolnieni niewolnicy żyją. Słabsza mikstura many. Zamknij. I mamy zadanie wykonane. Do nadzorcy niewolników możemy wrócić. Czekajcie, zabiorę sobie tylko drewno. Drewno się przydaje. Drewno się przydaje. Idziemy z powrotem. Tu leży kolejne drewno. Zobaczymy, co nam powie nadzorca niewolników. Leży kolejny artefakt. Mam już wypakowany ekwipunek na maksa. Tu wampir. Nadzorca niewolników, co ty nam powiesz? Jak pająk z odciętymi nogami, no nieźle, nieźle. To pełzacze nie będą nas już więcej niepokoić. 35 drewna, 1035 złota, 1400 punktów doświadczenia. Śmierć łowcy niewolników, udaj się do łowca niewolników. I to koniec dobrej wiadomości. Te przeklęte pełzacze zabiły mi zbyt wielu robotników, oby łowca niewolników miał jeszcze jakieś rezerwy. Dobra, to pójdziemy do tego łowcy niewolników. Ja w tym miejscu się z wami pożegnam. Dziękuję wam wszystkim serdecznie. Pozdrawiam was też również serdecznie i do zobaczenia i cześć. Pa, pa!